Tak, zdecydowanie. Transmisja live i gromy, które na nas spadły za jakość dźwięku przede wszystkim, bo jakość transferu i jakość wideo było ok. Natomiast te dźwięki, faktycznie za duży szum z sali, nie sądziliśmy, że mikrofony w kamerach aż tak dobrze zbierają. No i to nasza wina, za to serdecznie przepraszamy, bierzemy to na siebie. Już z wczorajszego turnieju mikrofony były odpowiednio ustawione, więc każdy uczy się na swoich błędach. Na ten moment kończymy spokojnie sezon. Będzie czas na to, mamy czas, bo dopiero 1 listopada startuje nowy sezon, więc mamy czas na to, żeby usiąść i porozmawiać o jakichś nowych rozwiązaniach. Są pomysły, natomiast wiadomo, trzeba wszystko przetestować, sprawdzić, jak to wpłynie przede wszystkim na atrakcyjność rozgrywek, no i timing turnieju, nie ukrywajmy. Sobotę możemy pograć dłużej, natomiast w niedzielę każdy jednak śpieszy się do domu, więc tutaj będziemy musieli w jakiś sposób coś może nowego, a może ten stary system po prostu ulepszyć. No jest to bardzo kosztowny wyjazd, koszty w granicach około chyba 30-40 tysięcy złotych, więc no, na razie opierając się na nadwyżkach turniejowych plus pozostałości finansowe z lat poprzednich, gdzieś nam tam pomagają, natomiast no, cel numer jeden na przyszły sezon to pozyskanie środków jednak z zewnątrz, czyli znalezienia sponsora tytularnego. Nad tym też będziemy musieli na pewno pomyśleć i wzmocnić tutaj skład osobowy, bo widzimy, że czasami grupa, która jest, nie mówię o grupie technicznej, bo ona się zmienia i to jest około 8-9 osób, które pomagają rozłożyć boksy, przygotować całą salę gier. Natomiast mówimy tutaj o ekipie właśnie do prowadzenia social mediów czy do streamingu. Tu jak najbardziej myślę, że jeszcze parę osób do nas powinno dołączyć. Jak najbardziej są i sam WDF pyta, kiedy zgłosimy miejsce i turniej i datę turnieju, natomiast chcemy się przenieść po pierwsze z Polic do Krakowa, bo umowa z hotelem Dobosz wygasła, natomiast no, jest ciężko popandemicznie, hotele jednak jeszcze nie do końca się ogarnęły i są problemy po prostu z miejscem, bo jak sam dobrze wiesz, na Polish Open potrzeba ogromnego hotelu z ogromną salą konferencyjną, na której pomieścimy 80 tarcz i nie będzie ścisku, bo o to przede wszystkim chodzi przy takim dużym turnieju zagranicznym. Są prowadzone rozmowy, są prowadzone gdzieś tam jakieś rozpoznania terenu. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej uda się to wszystko zamknąć i nie tylko Polish Open, a i turnieje Grand Prix wrócą do Krakowa w niedługim czasie. Super, fajnie, żeby to oglądało. Dziękuję bardzo. Dzięki.